Szczęść Boże, Agnieszka Dąbrowska, rozpoczynamy informacje dnia. Świat musi się stać bardziej rodzinny, podkreślał w czasie dzisiejszej katechezy Ojciec Święty Franciszek. Upowszechnianie rodzinnego stylu życia w stosunkach międzyludzkich to błogosławieństwo dla narodów, które wnosi na nowo nadzieję na ziemi. Nawiązując do rocznicy zakończenia II wojny światowej na Dalekim Wschodzie, papież apelował o pokój. Ojciec Święty Franciszek przypomniał, że każda wspólnota rodzinna, żyjąca wiarą i wypływającymi z niej wartościami, staje się o wiele bardziej piękniejsza. Więzy rodzinne w obrębie doświadczenia wiary i miłości Boga zostają przekształcone. Są napełnione większym sensem i stają się zdolne do wykraczania poza siebie, aby stworzyć szersze ojcostwo i macierzyństwo i aby przyjąć jako braci i siostry także tych, którzy znajdują się na obrzeżach wszelkich więzi. Papież podkreślał, że świat musi się stać bardziej rodzinny. Upowszechnianie rodzinnego stylu życia w stosunkach międzyludzkich to błogosławieństwo dla narodów, które wnosi na nowo nadzieję na ziemi. Zwracając się do Polaków, papież apelował o modlitwę w intencji rodzin. Rodzina jako wyraz przymierza mężczyzny i kobiety z Bogiem jest uprzywilejowanym miejscem, w którym doświadcza się Jego obecności, Jego miłości. Módlmy się za siebie nawzajem, abyśmy byli zdolni rozpoznawać w rodzinach tę szczególną obecność Boga i wspierać je w ich świadectwie wiary i miłości. Ojciec Święty nawiązał także do rocznicy zakończenia II wojny światowej na Dalekim Wschodzie. Zaapelował o żarliwą modlitwę w intencji pokoju na całym świecie. Ponawiam moją gorącą modlitwę do Pana całego rodzaju ludzkiego, aby za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny współczesny świat nie musiał doświadczać okropności i przerażających cierpień podobnych tragedii. Ale ich doświadcza. Jest to również nieustanne pragnienie narodów, zwłaszcza tych, którzy są ofiarami różnych trwających obecnie krwawych konfliktów. Prześladowane mniejszości, prześladowani chrześcijanie, szaleństwo zniszczenia. Są też ci, którzy produkują i handlują bronią. Bronią zakrwawioną, skąpaną we krwi wielu niewinnych ludzi. Nigdy więcej wojny. Jest to stanowcze wołanie, jakie z naszych serc i z serc wszystkich ludzi dobrej woli wznosi się do Księcia Pokoju. W Senacie ważą się losy październikowego referendum, o które wnioskuje prezydent Andrzej Duda. Pytania mają dotyczyć kwestii wieku emerytalnego, przyszłości lasów państwowych i obowiązku szkolnego sześciolatków. W zeszłym tygodniu senackie komisje opowiedziały się za odrzuceniem wniosku. Obecnie w Senacie trwa debata w tej sprawie. Prezydent Andrzej Duda zwrócił się do Senatu z wnioskiem, by w dniu wyborów parlamentarnych 25 października poddać pod ogólnokrajowe referendum dodatkowe trzy kwestie. Zniesienie obowiązku szkolnego sześciolatków, obniżenie wieku emerytalnego i ochronę lasów państwowych. Referendum w połączeniu z wyborami do Sejmu i Senatu będzie bowiem znacząco tańsze niż przeprowadzone w osobnym terminie. Przyjęte rozwiązanie umożliwi poznanie woli Polaków i wskazanie kierunku oczekiwanych przez społeczeństwo zmian. W zeszłym tygodniu wnioskiem zajmowało się 6 senackich komisji. Dyskusja była burzliwa. Jeżeli grupa obywateli cokolwiek zapragnie i sformułuje jakieś postulaty, czy wobec tego jest to wystarczający argument, żeby w tej sprawie odbyło się referendum? My nie jesteśmy republiką referendalną. My oddajemy decyzję parlamentowi. I w związku z tym nie można twierdzić publicznie, że będzie się poddawało pod referendum każdy wniosek, pod którym jest milion podpisów. Mówimy o tych wnioskach, które w Sejmie nie zostały wysłuchane. Senackie komisje głosami Platformy rekomendowały odrzucenie wniosku prezydenta. A bez zgody Senatu referendum się nie odbędzie. Nie możemy być aspołeczni, musimy wspierać inicjatywy społeczne i dlatego też powinniśmy zgodzić się na to, aby referendum odbyło się właśnie w tym dniu.
Dla polityków Platformy Obywatelskiej propozycja Andrzeja Dudy jest niewygodna, bo stawia partię w trudnej sytuacji. Dlatego padają m.in. zarzuty wpisywania propozycji prezydenta w kampanię wyborczą Prawa i Sprawiedliwości. Tym działaniem tak naprawdę pan prezydent wpisuje się w logikę działań sztabowców PiSu i myślę, że to jest absolutnie niedobra sytuacja. Opozycja podkreśla, że głosowanie w tej sprawie to swoisty test na obywatelskość Platformy Obywatelskiej. Nie wypada senatorom Platformy Obywatelskiej głosować przeciwko wnioskom obywatelskim. Głosowanie w tej sprawie odbędzie się już w najbliższy piątek. Warszawska prokuratura umorzyła postępowanie w sprawie publicznego nawoływania do zabicia dyrektora Radia Maryja ojca doktora Tadeusza Rydzyka. Chodzi o skandaliczne wpisy internautów, które umieścili na portalach Fakt.pl i Wirtualna Polska. Sprawę gruźb wobec ojca doktora Tadeusza Rydzyka nagłośnił Ogólnopolski Komitet Obrony przed Sektami i Przemocą. Teraz przewodniczący komitetu Ryszard Nowak złożył do Sądu Rejonowego w Warszawie zażalenie na decyzję prokuratury. Jak mówi, decyzja o odmowie wszczęcia postępowania zapadła już w kwietniu. Tymczasem prokuratura poinformowała o niej dopiero przed kilkoma dniami. Z tego wynika, że prokuratura przez ponad 4 miesiące gdzieś sobie do szuflady schowała to pismo, bardzo ważne pismo. Jak to pismo zaczęliśmy czytać, to byliśmy jeszcze raz szokowani, bo okazało się, że prokuratura napisała coś takiego. Prokurator odmówił wszczęcia dochodzenia w sprawie publicznego nawoływania do popełnienia zbrodni poprzez zabicie ojca Tadeusza Rydzyka wobec braku znamion czynu zabronionego. Powiem szczerze, po raz pierwszy prokuratura coś takiego napisała. Dzwoniliśmy do naszych adwokatów, żeby oni to przejrzeli. Też nie mogli uwierzyć, no ale wysłaliśmy im pismo. No wszyscy nie mogliśmy wyjść ze zdziwienia, że jak to. Z tego wynika, że można nawoływać do zabicia ojca Tadeusza Rydzyka i to nie jest czyn zabroniony. Czegoś takiego jeszcze nie dostaliśmy. Ryszard Nowak zapowiada też złożenie skargi do prokuratora generalnego na prokurator Ewę Budny, która podpisała decyzję o odmowie wszczęcia postępowania. Już niebawem w Kancelarii Prezydenta ruszy Biuro Polonii Polaków za granicą. Zapowiedź jego powstania padła w dniu zaprzysiężenia Andrzeja Dudy na urząd prezydenta. Polityka zagraniczna to nie tylko ta wielka, to nie tylko ta w skali europejskiej czy światowej, to także ta mniejsza polityka wobec Polaków, Polonii, wobec naszych rodaków. Dziś miliony naszych rodaków są rozsiane po całym świecie. Oni potrzebują większego kontaktu z Polską. Oni potrzebują aktywności ze strony rządzących. I w związku z tym podjąłem decyzję, że w ramach Kancelarii Prezydenta powstanie Biuro do Spraw Polonii i Polaków za granicą. Ta zapowiedź padła podczas zaprzysiężenia Andrzeja Dudy na urząd prezydenta. Biuro będzie się zajmowało sprawami Polonii, wszelkimi inicjatywami w tym zakresie oraz szeroko pojętymi sprawami emigracyjnymi. Takie jest moje zamierzenie, żebyśmy te kontakty zintensyfikowali, żebyśmy w tym zakresie także współdziałali. Mam nadzieję, że będzie to współdziałanie aktywne z ministrem spraw zagranicznych. Pracę tej komórki będzie nadzorował Adam Kwiatkowski, który został również sekretarzem stanu i szefem gabinetu prezydenta. Teraz jesteśmy na etapie budowania z jednej strony znalezienia odpowiedzi na pytanie, jakie są najważniejsze kwestie do rozwiązania. Te kwestie, które zgłaszają do nas nasi rodacy z zagranicy, te, które leżą na sercu rozsianych po całym świecie Polaków, a z drugiej strony, jak powinna taka komórka organizacyjna już w sensie administracyjnym. Minister Adam Kwiatkowski o współpracy rozmawiał już z prezesem Rady Polonii Świata. Kancelaria liczy także na współpracę z innymi instytucjami. Ważna w tym zakresie jest także współpraca z rządem. Ja głęboko wierzę w to, że będziemy współpracować z wszystkimi istotnymi instytucjami, które zajmują się i mają swoje też doświadczenie w relacjach z naszymi rodakami za granicą. To jest naprawdę bardzo ważne. Naprawdę jest bardzo ważne, żeby odpowiadać na te apele, na te potrzeby, które są zgłaszane przez Polaków, przecież najczęściej mieszkających poza granicami Polski nie z własnego wyboru. Ludzi, którzy musieli z Polski emigrować z przyczyn politycznych, z przyczyn gospodarczych, z różnych powodów. I tu musimy się zjednoczyć, musimy znajdywać wspólne rozwiązania. Adam Kwiatkowski podkreśla, że nasi rodacy za granicą są wartością, wobec której nie powinna się odbywać żadna gra polityczna.
Nielegalni imigranci stali się poważnym problemem dla Europy. W całej Unii Europejskiej rośnie presja na kraje Europy Środkowej i Wschodniej, które odrzucają obowiązkowe kwoty rozdzielenia uchodźców. W kuluarach mówi się nawet o nakładaniu sankcji na państwa, które nie chcą przyjmować uciekinierów. Od dłuższego czasu temat uchodźców nie schodzi z pierwszych stron gazet. Mimo nasilenia kryzysu imigracyjnego, część krajów Unii Europejskiej nadal broni się przed narzuconymi z góry kontyngentami uciekinierów. To bardzo zrozumiałe, patrząc na egoistyczne podejście krajów Europy Zachodniej, które zapomniały już, że swoją potęgę gospodarczą przez 2 stulecia zbudowały na koloniach. Teraz potomkowie tej ludności, którą wyzyskiwali, chcą także korzystać z dobrobytu, z którego zostali okradzeni. Dlatego to przede wszystkim Europa Zachodnia powinna się zająć pomocą uchodźcom, mówi ksiądz profesor Waldemar Cisło. Myślę, że tutaj też najwyższa pora też powiedzieć sobie o tych krajach, które eksploatowały Afrykę. Przypomnijmy czasy niewolnictwa, przypomnijmy inne czasy. No ktoś powinien zdjąć sobie teraz za obowiązek i troszeczkę ten dług spłacić. Dlatego naciskanie na takie kraje jak Polska, Czechy, Słowacja czy Węgry, które nigdy w przeszłości nie miały kolonii, że mają zająć się problemami Europy Zachodniej, jest nieuzasadnione. To uciekanie od własnej odpowiedzialności, dodaje ksiądz profesor Cisło. Nie ma racjonalnej dyskusji. My nie rozmawiamy na temat taki globalny. Po pierwsze, co się stało, że nagle tyle milionów ludzi musi opuszczać swoje kraje? Kto weźmie odpowiedzialność? Bo przecież Syryjczycy sami nie doprowadzili do tego, co się tam dzieje. Przecież Irakijczycy sami na swoje żądanie nie rozwalili swojego kraju, nie wprowadzili terroryzmu, tylko ktoś im w tym pomógł. Polska powinna nieść pomoc, ale w racjonalny sposób. Dlatego przyjęcie do naszego kraju chrześcijan uciekających z Bliskiego Wschodu jest lepszym rozwiązaniem niż przyjmowanie chociażby muzułmanów. Ma to również wpływ na łatwiejszą asymilację tych ludzi. Nie sprowadzamy ludzi, którzy nam są bliscy kulturowo, bo oczywiście ta chrystianofobia w Europie nie pozwoli na to, żebyśmy pomagali chrześcijanom, którzy są głównym celem terrorystów islamskich na terenie Syrii i Iraku. Bo jak w Polsce zaczęliśmy podnosić głos, że przyjmijmy bliższych nam kulturowo chrześcijan, to od razu Wyborcza czy tego typu gazety, środowiska zaczęły krzyczeć, że my segregujemy ludzi. Warto też pamiętać, że pierwszorzędnym obowiązkiem państwa polskiego powinno być sprowadzenie najpierw Polaków, którzy wskutek sytuacji, jaka była w Polsce w trakcie czy przed II wojną światową, byli zmuszeni uciekać z kraju. Stany Zjednoczone z powodu zagrożenia ze strony Rosji utrzymają magazyny wojskowe w Niemczech. Amerykańska armia reaktywuje swoje bazy także na terenie innych krajów europejskich. Ze względu na zagrożenie ze strony Rosji, armia Stanów Zjednoczonych reaktywuje swoje magazyny na sprzęt wojskowy znajdujące się na terenie Niemiec i innych krajów europejskich. Wzmocniona zostanie m.in. baza wojskowa Coleman Barracks w niemieckim Mannheim. Baza może pozwolić na bardzo szybkie wysłanie sił wojskowych w każde miejsce Europy. Posiada też własne lotnisko. W Coleman Barracks będzie stacjonowało 1200 pojazdów, w tym 250 czołgów. Dowódca sił amerykańskich w Europie, generał Ben Hodges, zapowiedział, że Amerykanie będą używać jej jeszcze przez przynajmniej rok. Docelowo jednak ich planem jest przeniesienie struktur militarnych na wschód Europy, do Polski, krajów bałtyckich, Węgier, Rumunii i Bułgarii. Stany Zjednoczone chcą być w ten sposób gotowe na wypadek ewentualnej agresji Rosji. Od 2020 roku Strefa Gazy może nie nadawać się do życia, alarmuje ONZ. Obszar jest bardzo zniszczony w wyniku kilku wojen i izraelskich blokad. ONZ-owscy ekonomiści opublikowali swój coroczny raport na temat pomocy dla Palestyńczyków. Wśród czynników, które mogą sprawić, że Strefa Gazy od 2020 roku nie będzie nadawać się do życia, wymieniają konsekwencje, jakie duża gęstość zaludnienia i przeludnienie będą miały dla sytuacji społecznej, zdrowotnej i bezpieczeństwa na tym obszarze. Eksperci przypominają, że w ubiegłym roku w Strefie Gazy doszło do trzeciej operacji wojskowej na wielką skalę w ciągu zaledwie 6 lat. Przed konfliktem przez lata obowiązywała tam blokada gospodarcza. Konferencja ONZ do spraw handlu i rozwoju wyjaśnia, że prognozy na 2015 rok są mało zachęcające z powodu niestabilnej sytuacji politycznej, redukcji przepływów, powolnego tempa odbudowy Gazy i utrzymujących się efektów wstrzymania przez Izrael przez 4 pierwsze miesiące bieżącego roku transferu pieniędzy należnych Palestyńczykom z tytułu podatków i opłat celnych.
Granicząca z Izraelem i Egiptem Strefa Gazy o powierzchni około 362 km kwadratowych zamieszkana jest przez blisko 1 800 000 Palestyńczyków. To terytorium o jednej z największych gęstości zaludnienia na świecie. Izrael narzucił po raz pierwszy blokadę Strefy Gazy po uprowadzeniu przez Palestyńczyków w 2006 roku izraelskiego żołnierza, który został uwolniony 5 lat później w drodze wymiany. Zaostrzenie blokady nastąpiło, kiedy islamistyczny ruch Hamas przejął kontrolę nad Strefą Gazy w 2007 roku i usunął stamtąd władze autonomii palestyńskiej. Obecnie Hamas prowadzi pośrednie rozmowy z Izraelem, mające na celu wprowadzenie długotrwałego rozejmu w zamian za zniesienie blokady. To wszystkie informacje w tym wydaniu o godzinie 16:00 kolejne, a już za chwilę prognoza pogody. Zapraszam. Szczęść Boże, Wioleta Czarnomska. W naszym programie czas na prognozę pogody. Zapraszam. Najwięcej deszczu pojawi się dziś w rejonie Skandynawii. Front atmosferyczny ciągnący się od Bałtyku przez Polskę, Austrię, aż po północne Włochy osłabnie, a deszcz może padać już tylko lokalnie. Na termometrach w Moskwie zaledwie 16 stopni, za to w Bukareszcie aż 36. I zmieniamy mapę. W kraju czeka nas deszczowy dzień i znaczne ochłodzenie. Na niebie przeważnie zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Na wschodzie oraz w centrum kraju spodziewane są przelotne opady deszczu. Możliwe także lokalne burze. W dzień maksymalnie 18-20 stopni na zachodzie, północy oraz w centrum, do 29 na Lubelszczyźnie. Ciśnienie rośnie, na barometrach 1010 hektopaskali. Powieje umiarkowany zachodni i północno-zachodni wiatr. Dziękuję Państwu za uwagę, życzę dobrego dnia. Do zobaczenia.